Sebastian Górny, witam w studiu goszczę pana Jacka Wójcickiego, prezydenta Gorzowa. Witam pana. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie prezydencie, od naszej ostatniej rozmowy sporo się zmieniło, chociażby no, wakacje się prawie skończyły. Żegnaliśmy lato, ostatni weekend, bardzo fajna impreza. Pewnie mieszkańcy życzyliby sobie, żeby częściej takie weekendy były w Gorzowie. No tak, oczywiście, że nie jesteśmy w stanie każdego weekendu wypełnić tak wspaniałymi imprezami. Rozpoczynamy wakacje i kończymy wakacje imprezowo. W tym roku rozpoczęcie wakacji mieliśmy bardzo, bardzo trudne, był pożar katedry. Natomiast zakończenie postanowiliśmy zrobić tak lekko, ale też z ciekawymi koncertami. Rozpoczęliśmy od Motor Racing Show, które już naprawdę na trwale wpisało się w kalendarz imprez gorzowskich. Gorzowianie pokochali tą imprezę. Tradycyjna jubileuszowa 9. edycja. 9, tak, już za rok 10, więc już będzie ten jubileusz. Animalia, do tego sportowe zakończenie wakacji, to też imprezy, które gdzieś w okolicach właśnie końca wakacji się odbywały. Postanowiliśmy to wszystko razem połączyć, spiąć klamrą takiego hasła koniec lata party, no i kilkoma koncertami, a do tego jeszcze przypomnijmy, że odbywało się Grand Prix na Żużlu. Mieliśmy tysiące gości z kraju, z zagranicy, z całego świata, więc też myślę, że zobaczyli Gorzów taki, jakim chcielibyśmy się chwalić, takim, którym miasto, które żyje, które imprezuje, które dobrze się po prostu bawi. Wspomniał pan o tym Grand Prix, bo to można powiedzieć, że od tego Grand Prix się zaczęło, bo kiedy pierwsza edycja, to władze miasta postanowiły coś zrobić, żeby to nie była tylko właśnie jednodniowa impreza, stąd był Motor Racing Show, potem to się rozrosło. No i pytanie, bo to była przedostatnia, w 2018 ma być ostatnia runda Grand Prix, czy coś po tym 2018 roku będzie? No wiadomo, że to się wiąże z pieniędzmi, no bo za darmo to nie przyjeżdżają. Jasne. Tutaj. Myślę, że czas na zastanawianie się nad tym, co dalej jeszcze mamy, to jeszcze spokojnie. Natomiast dzisiaj widzimy po frekwencji, po tym, ile osób przyjeżdża i jakie to też daje rezultaty, nie tylko w postaci pełnych restauracji, hoteli i ruchu w centrum, ale też myślę, że w miarze takim szerszym, promocyjnym, bo o Gorzowie wtedy się dużo mówi, kiedy jest Grand Prix, ale to trzeba dobrze się zastanowić, dobrze wszystko porachować, na ile, i zobaczyć przede wszystkim ofertę, jaka będzie na kolejne lata, czy do tego Grand Prix będziemy przystępować, czy nie. To myślę, że w najbliższych miesiącach takie analizy przeprowadzimy i będziemy się zastanawiać. Na pewno impreza po raz kolejny jest dużym sukcesem i medialnym, no i też organizacyjnym, bo nie ma co ukrywać, Stal Gorzów bardzo dobrze przygotowała tą imprezę. Czyli rozumiem, że jest pan otwarty na wszelkie propozycje. No, pożegnaliśmy wakacje, lato, to znaczy, że trzeba powitać szkołę. No, uczniowie mają jeszcze parę dni wolnego, ale w gorzowskich szkołach pewnie to jest ten tak zwany zapięć 12, bo to 4 września, tak, oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego. Zatem czy wszystkie gorzowskie szkoły są na ten dzień już gotowe? Już, czy będą gotowe? Może kończą, tak? kończą się ostatnie remonty. Myślę, że z większością zdążymy. Okres wakacyjny to dla nas okres prac remontowych. Przede wszystkim w szkołach dokonujemy tych remontów, które wynikają z rygoru sanepidu. No ale przed nami też duże wyzwanie, bo i reforma oświaty, ale też potrzeby związane z modernizacją tej substancji oświatowej tych wszystkich naszych szkół, bo naprawdę wymagają wiele. Od termomodernizacji poprzez remonty wewnątrz, no a kończywszy chociażby na dobudowie 20 tego obiektu, który musi się dzisiaj rozbudować, musi powiększyć się. Przed nami w oświacie naprawdę wielkie wyzwania. I reforma, i sprawy inwestycyjne, ale na 4 września spokojnie uczniowie przyjdą do szkoły, będzie wszystko gotowe. Dwa razy pan wspomniał o reformie, no to pytanie właśnie o reformę. Sporo zmian wprowadziła, tak? Trzeba było między innymi zupełnie jakby przypomnieć sobie, że klasa 7-8 istnieje, tak? To są zupełnie tak nowe przedmioty. Wojewoda lubuski powiedział, że miasto otrzymało 154 tysiące złotych na doposażenie. To było tyle, ile miasto chciało, czy tyle po prostu udało się wyciągnąć? Tyle się udało wyciągnąć. Potrzeby są dużo, dużo większe. Tak szacujemy, że w związku z reformą to około 1 000 000 złotych. Te koszty, które musieliśmy ponieść
wnosiły, natomiast my nie dyskutujemy. Reforma została wprowadzona, my jako samorząd mamy ją wykonać, ją po prostu wykonujemy i wprowadzamy. Tu nie ma czasu na politykę, na zastanawianie się, po prostu trzeba ją wykonać po to, żeby uczniowie, którzy 4 września przyjdą do szkoły, nie byli zaskoczeni, żebyśmy nie mieli wielkich problemów. Co jest, uważam, naszym ogromnym sukcesem w działu edukacji, to to, że właśnie przez tą reformę takie były głosy, że zostaną nauczyciele zwolnieni. U nas takich zwolnień nie było i nie będzie. W związku z tym to też jest wielki sukces, że udało się tak poukładać grafiki, tak poukładać plany, żeby no, nikt nie stracił pracy. To jest wielka zasługa naprawdę. A wielu będzie nauczycieli, którzy będą biegali od szkoły do szkoły, no, na pewno te godziny sytuacje wyrobić? Na pewno takie sytuacje się zdarzą, ale no lepiej chyba jest jednak pójść raz do jednej, raz do drugiej szkoły, ale mieć pracę, niż tej pracy nie mieć. Więc udało nam się to naprawdę połatać. Zobaczymy, jak ta reforma w życiu się sprawdzi, jak będzie ona wyglądała. No, będziemy starali się eliminować tego typu przypadki, żeby jednak nauczyciele w jednej szkole pracowali. Pamiętajmy, że to dopiero początek, bo cała początek. Edukacja ma zostać zmieniona. Trochę o drogach porozmawiamy, o remoncie, tak aż trudno w to uwierzyć, ale remont warszawski i Walczaka chyba tak zostanie zakończony w terminie, przypomnijmy, kolejnym terminie. Kolejnym terminie, no i myślę, że tutaj wszyscy koniec września, widzowie widzą, jaka jest różnica między pierwszym wykonawcą, firmą Taumer, a zakładem sieci, który od czerwca przejął robotę. Myślę, że jak tego rodzaju, tej klasy wykonawca wygrałby przetarg, nie byłoby pewnie problemu, umowa byłaby skończona w terminie. Oczywiście, że my też mamy, nie jesteśmy bez winy, mamy pewne, były pewne nieprawidłowości, może nie nieprawidłowości, ale niedociągnięcia, bo może trzeba było wyższe kary nałożyć, może trzeba było wydłużyć termin, dać dłuższy termin realizacji, bo chcieliśmy to jak najszybciej realizować. Wyciągamy wnioski, kary podnieśliśmy, terminy dajemy troszeczkę dłuższe po to, żeby firmy mogły spokojnie pracować. Natomiast... Dobrze, czy można wybrać, tak jak pan wspomniał, że dobry wykonawca zrobi w terminie, zrobi to dobrze, tak? Czy miasto może jakoś właśnie wybrać tego dobrego w tym przetargu, a nie po prostu tego, który daje najniższą cenę? Nie ma takiej możliwości. To nie jest tak, że dzisiaj cena to jest tylko 60% całego przetargu. Pozostałe wagi to jest termin, to jest gwarancja, to jest jakość. Natomiast nie ma takiej możliwości, żebyśmy kogoś odrzucili tylko dlatego, że nam się nie podoba. Jeżeli spełnia kryteria ustawowe, jeżeli spełnia wymagania, ma odpowiednie kwalifikacje, ma odpowiedni sprzęt, dysponuje. Przypomnę, że on musi dysponować tym tak naprawdę na papierze, bo wystarczy, że podpisze umowę konsorcjum. Może być to firma w teczce, która podpisze umowę konsorcjum z firmą, która ma taki sprzęt i już może startować. Tak, panie prezydencie, ale zawsze można sprawdzić, gdzie co robili. Można zadzwonić do prezydenta, jak burmistrza, wójta i się dowiedzieć, jak to wyglądało. Żeby móc wykluczyć z przetargu kogoś, trzeba spełnić określone prawem warunki. One są bardzo trudne do spełnienia i tak naprawdę startują firmy do nas również, które miały w niektórych miastach poślizgi, były problemy. To nie jest żadna przesłanka prawna, bo ja nie mogę podjąć decyzji, bo Wójcicki sobie tak myśli, tylko musimy postępować zgodnie z prawem. Jeżeli są przesłanki do tego, to chociażby jak w przypadku warszawskiej Walczaka, kiedy to radni, mecenasi, ludzie, którzy teoretycznie znają się na prawie, mówię teoretycznie, bo w praktyce mówią, że trzeba było w listopadzie rozwiązać umowę. Jeżeli byśmy postępowali tak, jak ci ludzie mówią, to byśmy zapłacili 14 milionów kary. Żeby móc rozwiązać umowę, trzeba spełnić określone warunki. Te warunki dopiero pojawiły się w maju, kiedy to mieliśmy dwie wymagalne płatności na rzecz podwykonawców. Wtedy mogliśmy dopiero postawić firmę Taumer pod ścianę i powiedzieć, albo rozwiązujemy z wami umowę, a będziecie płacić kary i wyganiamy was z budowy, albo zmieniacie lidera konsorcjum. Poszli na zmianę lidera konsorcjum, no i budowa już się kończy. I miejmy nadzieję, że się zakończy, bo to jednak samo centrum miasta i od dawna, no ale to zapytam jeszcze o inne remonty, bo są i plany, i niektóre się już zaczęły, jak wyglądają przebudowa ulicy Kostrzyńskiej, Myśliborskiej, Sikorskiej, no bo to takie najbardziej kluczowe. Myślę, że najszybciej rozpoczniemy przebudowę ulicy Kostrzyńskiej i ulicy Myśliborskiej, bo już we wrześniu podpiszemy, mam nadzieję, umowy z wykonawcami.
trwały bardzo duże procedury przetargowe, ponieważ to są przetargi unijne w przypadku Kostrzyńskiej, gdzie nie dosyć, że mieliśmy proces na czas na wybór wykonawcy, czas na odwołania, tu były odwołania, to po wyborze, bo w tej chwili już dokonaliśmy wyboru firmy, prezes Urzędu Zamówień Publicznych ma 30 dni na dokonanie tak zwanej kontroli uprzedniej. Po dokonaniu kontroli uprzedniej będziemy mogli dopiero podpisać umowę i przekazać plac budowy. Także mam nadzieję, że we wrześniu podpiszemy umowę, przekażemy plac budowy i firma Balzola wejdzie już na budowę. Podobnie z Myśliborską, ten pierwszy etap od ronda przy ulicy Słowiańskiej do mniej więcej Agrobiznesu, do ulicy Chorwackiej, też przekażemy we wrześniu plac budowy, także te roboty rozpoczną się, to myślę, że czym prędzej. Cały czas pracujemy nad dokumentacją ulicy Sikorskiego, w związku z tym, że to jest bardzo potężne zadanie i ono przewyższa, przetarg niestety poszedł wyżej niż zakładaliśmy, o ponad 5 milionów złotych, to w tej chwili pracujemy nad jakby metodologią finansową, jak ułożyć to, żeby móc ten przetarg rozstrzygnąć, bo niestety spodziewamy się tego i to widać po kolejnych przetargach, że każdy kolejny przetarg idzie wyżej i apeluję i zachęcam wszystkich, którzy mają firmy budowlane, którzy mogą startować do przetargów, o to, żeby startowali w Gorzowie. My jesteśmy w takiej sytuacji, że nasi pracownicy obdzwaniają firmy budowlane i proszą o to, żeby firmy składały dokumenty. Duże firmy, takie gracze, którzy liczą się na rynku polskim czy nawet europejskim, już rezygnują z zdawania w przetargach z tego względu, że nie są w stanie przerobić już zakontraktowanych umów. I tutaj pojawia się problem. Mamy chociażby przetarg na jeden z parków, który był już dwukrotnie powtarzany, nie było chętnego, więc po raz trzeci powtarzamy przetarg. Chcemy, żeby jak najszybciej do rewaloryzacji parku podejść. No, niemniej jednak są tu problemy właśnie z wykonawcami, więc zachęcamy do tego. Panie prezydencie, a co z kwartałem kultury? Radio Gorzów podało, że już wkrótce mogą zapaść pewne rozstrzygnięcia, tak i będzie wiadomo, czy Gorzów otrzyma pieniądze, czy nie otrzyma. Te decyzje, z naszych informacji, mają zapaść we wrześniu. We wrześniu będą ważyły się losy Wilianego, Kwartału Kultury między innymi. To są dwa ważne dla nas projekty, bo modernizacja i rewitalizacja Wilianego to jest projekt, o którym już od dawna się mówi. Chcielibyśmy, żeby Wilianego odzyskała blask, ale z drugiej strony mamy drugi projekt. To jest projekt właśnie Kwartału Kultury, gdzie mielibyśmy przenieść w nowe, świetne warunki szkoły artystyczne. We wrześniu rozstrzygnięcie, czekamy na tą decyzję. Jak będzie decyzja, wtedy będziemy mogli... Na jakie pieniądze miasto liczy? To są miliony złotych. Ja szczegółów w tej chwili nie podam, bo nie chcę skłamać się dokładnie w liczbach, natomiast to są inwestycje z dofinansowania krajowego. Chcemy, żeby w 50% one były sfinansowane ze środków właśnie krajowych. No, mam nadzieję, że uda się. Panie prezydencie, kilka dni temu na polu golfowym była konferencja poświęcona sytuacji miejskiej spółki Ineco. Mówiono o tym, jak wygląda sytuacja finansowa, jakie są plany. No to wiemy tyle, że sytuacja finansowa się poprawia. Tak. I że spółka prawdopodobnie będzie przejmowała coraz więcej zadań tak zwanych komunalnych. Tak, chcielibyśmy przede wszystkim poprawić stan tej gospodarki komunalnej w mieście. Czyli o czym mówimy? Już przejęliśmy, Ineco przejęło letnie i zimowe utrzymanie dróg, czyli zamiatanie, sprzątanie dróg i odśnieżanie. Chcemy, żeby te usługi były świadczone na wyższym poziomie, ale też, żeby były tańsze i na tym kontrakcie już mamy oszczędności. Kolejne zadania, które przed Ineco, to mam nadzieję, że sprzątanie również chodników, w przyszłości jak najbardziej wywóz odpadów, bo to jest taki core business spółki, która zajmuje się odpadami. Mam nadzieję, że po tych przetargach, które w tej chwili realizujemy, będziemy w stanie przygotować się do tego, żeby Ineco również wywoziło odpady, bo dzisiaj z komercyjnymi wywoźnikami mamy różne cyrki i co by nie mówić, to nie mamy na tym
takiej kontroli. Jeżeli to będzie spółka miasta, mamy 100% kontroli nad na spółką. Tej gospodarce śmieciowej także się szykują zmiany, tak? Już wkrótce. Tak. Zmiany dotyczące segregacji. Natomiast chcemy, żeby budować nasz kapitał, na naszym kapitale majątek miasta. Dlaczego? Bo to Gorzów będzie silny wtedy, kiedy będzie miał swoje silne podmioty. Jeżeli pieniądze z budżetu miasta wyprowadzane są do spółek, często zagranicznych, bo kontrakty wygrywają w spółki zagraniczne, no to zastanawiamy się i robimy wszystko, żeby to jednak zostało u nas w mieście, bo spółka komunalna zarobi na tym, nasi pracownicy, na wszyscy na legalnych umowach, bo w naszych spółkach nie ma mowy o jakichś umowach śmieciowych. U nas naprawdę jest pełna przejrzystość działalności spółki, więc to jest duży plus i chcemy powoli, tylko spółka musi być do tego przygotowana, powoli poszczególne zadania, chociażby jak utrzymanie zieleni, również przekazywać do spółki. Zastanawiam się jeszcze, co z cmentarzem, tu analizę robimy, bo może też Inneko będzie w stanie przejąć utrzymanie cmentarza. To na koniec wspomniał Pan trochę o tym, że chodzi o to, żeby Gorzów był bogatszy. No, na razie nie jest z tym najlepiej. Portal Samorządowy Wspólnoty opublikował kolejny ranking i niestety kolejny raz z rzędu Gorzów okupuje niechlubne ostatnie miejsce, jeżeli chodzi o miasta wojewódzkie. Tak jest. No i od lat to się nie zmienia. I co, jakie są pomysły, żeby jednak trochę się odbić od tego dna? Oczywiście, że tak. Musimy się odbić, już zaczynamy, tylko trzeba pamiętać o tym, że z nami jest troszeczkę tak jak z Polską w Europie. My też nadganiamy pewne zaszłości. Te lata, w których trochę przespano szanse, między innymi infrastrukturalne. No, proszę zobaczyć na chociażby Wrocław, Szczecin, jak daleko poszły w temacie dróg. My w tej chwili to nadrabiamy. My jesteśmy parę lat jednak za innymi miastami. Musimy to nadrobić. Jeżeli będziemy spełnione te podstawowe warunki infrastrukturalne, czy uzbrojenie terenów, też w tej chwili przygotowujemy dwa duże projekty na uzbrojenie terenów inwestycyjnych na ulicy Dobrej, na ulicy Walczaka. Dzięki temu będą lokowały się nowe przedsiębiorstwa, te pensje będą rosły. Natomiast to wszystko, co w polityce mieszkaniowej robimy. Myślę, że trzeba byłoby dokładnej analizy i musielibyśmy pokazać krok po kroku, co wydarzyło się. Tania działka budowlana, która spowodowała, że mieszkańcy chętniej zatrzymują się i kupują działki w Gorzowie. Widać to po drugim rankingu, który się w podobnym czasie ukazał, że Gorzów jest jednym z niewielu miast, w którym rośnie liczba mieszkańców w stosunku do mieszkańców wyjeżdżających z Gorzowa. To jest bardzo pozytywny efekt i z tego się cieszymy. I myślę, że pokłosiem właśnie tego współczynnika będzie to, że mieszkańcy będą się bogacili. To już jest bardzo dobry sygnał, że więcej mieszkańców tutaj, że więcej nam przybywa niż ubywa. Naprawdę z takimi problemami borykają się duże miasta, takie jak Poznań, a my jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby ten wzrost gospodarczy też był odczuwalny w naszych portfelach. No miejmy nadzieję, że tak będzie. Za rok kolejny ranking, zobaczymy, jakie miejsce zajmie Gorzów. Oby wyższe. Oby wyższe. No to nie będzie na pewno skok. Te działania, które podejmujemy, one będą powodowały wzrost, ale to nigdy nie będzie jakiś radykalny skok. Taki skok to musiałoby być albo, nie wiem, odkrycie ropy naftowej, albo jakaś niewiarygodna inwestycja, która by natychmiast przyniosła efekt taki finansowy. No, z ropą może być ciężko, ale no, taka dokładnie. Inwestycja, kto wie. No, miejmy nadzieję, że coś będzie pozytywnego. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę tylko, że gościłem prezydenta Gorzowa, Jacka Wójcickiego. Dziękuję bardzo.